To dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, który jest chyba najważniejszym dniem w roku dla każdego winylowego kolekcjonera, słuchacza, zbieracza i nie wiem, co wy tam jeszcze z tymi płytami robicie. Record Store Day. Jak co roku 13 kwietnia wydawane są specjalne, limitowane edycje winyli, są różne lokalne imprezy. Generalnie w tym całym święcie chodzi o to, żeby wspierać lokalne sklepy, żeby organizować jakieś eventy, które oczywiście mają odbywać się w takim charakterze lokalnym, nie ogólnopolskim. I chodzi tutaj o jakieś masowe imprezy, koncerty, takie mega duże. Chodzi raczej o to, żeby w danych takich lokalnych jednostkach, miastach, miasteczkach po prostu propagować tą kulturę winyli poprzez różne eventy, poprzez odwiedzanie sklepów, a odwiedza się je po to, żeby kupić właśnie te specjalne edycje wydawane na tą okazję, których to najczęściej nie można kupić online. Ja kupiłem dzisiaj dwie płyty i już wam je pokazuję. To wydanie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ jak jest tutaj napisane, jest to pierwszy polski oficjalny press z okazji Record Store Day. Jest to seria Polish Jazz, volume 5, Krzysztof Komeda. Przyznam szczerze, że no nie siedzę mocno w jazzie, ani w polskim jazzie, ale wiedziałem, że to wydanie będzie. Limitowana edycja 500 sztuk, udało mi się kupić, więc no wiedziałem, że będę chociaż tą jedną płytę chciał kupić, bo generalnie lista tych winyl jest długa strasznie, ale zawsze jest tak, że no nie ma wszystkich, nie, w jednym sklepie. Może gdzieś w Wielkiej Brytanii, gdzie to święto jest bardziej takie rozpropagowane, no wiadomo, w ogóle no ciężko porównywać mi jeden rynek do drugiego, ale no tam tych winyli jest na pewno więcej dostępnych różnych, natomiast tutaj jest tego trochę mniej, ale no polskie wydanie, podejrzewam, było tylko w Polsce, udało mi się kupić. Jest to pierwszy polski press z okazji Record Store Day. Tutaj jest ta wersja taka dosyć zewnątrz standardowa. Jest taka sama jak w przypadku zwykłej reedycji tego nagrania. Jest to tłoczenie z tej samej matrycy, z której była robiona reedycja tego albumu, jakby na zwykłym winylu, a właśnie zwykłym, a tutaj jest niezwykły. Koperta jest różowa i jest zadrukowana tekstem o samym wykonawcy oraz o samym albumie. Tu jest wersja polska, jest też wersja angielska, więc wydaje mi się, że może ten album gdzieś jednak pojedzie poza Polskę. No pewnie tak będzie. Więc jeśli ktoś na przykład będzie miał tą płytę i nie zna tego wykonawcy, tak jak niestety ja, to będzie mógł od razu się wprowadzić taką krótką notkę biograficzną, historyczną oraz kulisy powstawania tego albumu. Swoją drogą, jest jeszcze event w Warszawie 16 kwietnia, czyli we wtorek, za kilka dni, na który zostałem zaproszony, ale niestety nie mogę pojechać, będzie tam taki jakby oficjalny odsłuch tego albumu. Niestety mi nie pasuje, ale bardzo dziękuję za zaproszenie, może uda się za rok albo przy jakiejś innej okazji. Pokażę wam teraz płytę, bo to jest chyba najfajniejsze z tej całej edycji. Tutaj mamy do czynienia z pięknym, różowym winylem, takim przezroczystym. Jest też taki różowy label, wygląda to ślicznie, wygląda z drugiej strony w ten sposób. Bardzo się cieszę, że udało mi się kupić to nagranie. Jest to no, dla mnie wyjątkowa rzecz, no bo pierwsze polskie wydanie z okazji Record Store Day. No przyznam szczerze, że dopiero wróciłem do domu, rozpakowałem graty i nagrywam od razu, żeby jak najszybciej wypuścić dla was ten film, więc tego nie słuchałem, ale spokojnie, na Instagramie na pewno podzielę się moimi przemyśleniami odnośnie tej płyty i tej kolejnej. A tak w ogóle, to możecie zobaczyć taką krótką relację z moich wizyty w sklepach oraz ile było osób, czy były kolegi, czy nie były. Instagram, co się kręci, zapraszam. Mówiłem, że kupiłem dwie płyty, a właściwie to będzie więcej płyt, ale dwa albumy. Drugi album jest to album z Woodstocku i są tutaj numery z filmu Woodstock oraz więcej. I to jest coś, na czym też mi zależało. Jakby miałem tam jakieś 7-8 typów, oczywiście wiedziałem, że większość z nich nie będzie, ale te dwa były i bez zastanowienia wziąłem. Są tutaj trzy winyle w mono. Jest to ścieżka dźwiękowa, która była jakby uchwycona bezpośrednio z miksera. Jakby ten dźwięk, który my słyszymy na winul, to jest dokładnie ten dźwięk, który słyszeli uczestnicy tego festiwalu. Jest to prez ze Stanów, ale z kolei płyty były wytłoczone w Europie. Co ciekawe, strony na płytach nie są tak klasycznie rozłożone. To znaczy, nie ma tam strony jedna, druga na odwrocie, potem trzecia, czwarta i piąta, szósta. Tutaj jest trochę inny układ, jest pierwsza z szóstą, druga z piątą, no i trzecia z czwartą. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeśli może wiecie, dlaczego jest taki układ, to chętnie się dowiem. Przechodząc do środka, jest to w ogóle taki trifold chyba, to się tak nazywa, czyli są jakby takie dwa skrzydełka i tu jest zdjęcie
no z Woodstocku, prawda? Jak się to rozłoży na trzy. Jest taka ogromna panorama widoku ze sceny wraz ze sceną. Można otworzyć to przy słuchaniu i trochę się wczuć w to, co tam się działo. Jeśli chodzi natomiast o winyle, to tutaj tak, no muzyka jest w mono, są trzy winyle, na jednym jest mały defekt w ogóle. No tak, koperty mają folię, więc nie są naelektryzowane płyty. Tu jest wszystko w porządku, ale tutaj, nie wiem czy to dobrze będzie widać, trochę label się jakby gniecie, nie? Jakby nie przywiera, może pokażę w taki sposób. Nie wiem czy widać czy nie, ale to jest taki trochę, że można sobie to powciskać. No więc taki mały bubel. Tego akurat chwilkę słuchałem tak, żeby w ogóle sprawdzić jak to brzmi, czy nie ma tam samego, wiecie, dźwięku tłumu i tak dalej, ale nie, słuchać to wszystko bardzo wyraźnie. Są też takie przerywniki, gdzie na przykład są zapowiadane zespoły. Podejrzewam, że jeśli sobie odpalimy winyla, zamkniemy oczy i może uraczymy się jakimś specjałem, którym raczyli się ludzie podczas tego festiwalu, to może uda się przenieść właśnie do Woodstocku. Rekord Store Day 2019 uważam za udany. Kupiłem dwa winyle, chciałem trochę więcej, ale może to lepiej dla mojego portfela. Z takich ciekawostek to jeszcze był jeden polski winyl wydawany na Rekord Store Day. Nocny Kochanek, singiel, znaczy na Rekord Store Day. Wydaje mi się, że trochę został pociągnięty jakby do tego wydarzenia, że z tej okazji wydają. I jak patrzyłem na osoby, które były w kolejce przede mną, to wszystkie kupowały tego Nocnego Kochanka i byłem w dwóch sklepach i w obu na mnie już jakby, no dla mnie nic nie zostało, ale też jakby nie chciałem za bardzo. Pewnie gdyby był, to bym wziął, ale jak nie, no to nie mam powodu do rozpaczy. To też pokazuje, że albo będzie dużo winyli na Allegro, albo na Discogsie, albo po prostu faktycznie ten fanbase jest taki wierny i oddany. Co? Mam nadzieję, że właśnie tak jest. Dobra, będę kończył. Muszę w końcu posłuchać tego, co kupiłem. Zajrzyjcie na Instagrama, gdzie prezentuję różne galerie winyli, które mam w kolekcji. Będzie tam taka też krótka relacja z tego mojego Record Store Day, tam z wizyty, gdzie co byłem. Tam trochę też jeszcze mówiłem takich wrażeń na gorąco. A my widzimy się pewnie już niedługo. Coś czuję, że będzie następny jakiś unboxing. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.